Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Kruszec. Witam was w kolejnym filmie. Tym razem będzie PS Vita, już wyczekiwany chyba film. Zdecydowałem się, że zrobię dla tej konsoli ankietę. No, większość osób wybrała Vita Hot. Słowem wstępu, Vita Hot to jest... Ja tak sobie myślałem, że to taki specjalny homebrew na tą konsolę. Ale jak się okazuje, na Steamie jest coś takiego jak Super Hot, czyli właśnie na tym bazuje, na tej grze. I to jest gierka, w której czas płynie tylko, gdy się poruszasz. Nie ma tam paska zdrowia, nie ma paczek z amunicją, są wrogowie i są bronie. Wszystko się wyjaśni podczas gameplayu, którego wam zaprezentuję. Ale zanim zaczniemy, oczywiście łapka w górę, subik z dzwonem. Wbijajcie też na Discorda. No. No i też będzie pierwszy filmik, w którym no już zrobię ten przechwyt. O, proszę bardzo. Super Hot w wydaniu na Vita, czyli Vita Hot. Tutaj są kilka trybów gier. Taki na punkty. To jest taki podobny do Super Hot i... No będę szczery, w Super Hota nigdy nie grałem, to... Tutaj pierwszy raz na Vicie tutaj spróbowałem, oryginału nigdy nie próbowałem. Jest tu kilka trybów. Tak, próba czasowa. Tutaj jeszcze, tutaj nie wiem. Tak, tutaj... Wrogów się spawni w nieskończoność. A tutaj jest najlepszy tryb. Czyli... Nieśmiertelność, wrogowie się spełnią w nieskończoność i weźmiemy samouczek, no najłatwiejszym, żeby tutaj też jakoś łatwo to przejść, a nie chcę, żeby mi schodziło w pół godziny. Witamy w symulacji. Czas leci, kiedy się ruszasz. O. Zbijamy go. Dobra, bierzemy tutaj jakiś przedmiot lewym bumperem. Wow! Albo najlepiej go zbić i zebrać mu broń. Trochę tego nie widać na tym nagraniu, trochę zmniejszę. Dobra. Teraz może git. Potrzebujesz tylko broni. I trzeba go też jakoś trafić. Kurde, ciężko będzie. A tu trzeba czterech przeciwników zbić. No. Kurde, trochę leci. O, zbity. Dobra. Zginął gościu. Po zabiciu opuści broń i my weźmiemy. Kurde. Albo można coś takiego zrobić, że można rzucić mu pistolet albo go pobić. No i cyk, dwójeczka. No i super. Jeszcze jedna osoba. O. Kurde, nie chciałem tu umierać. No i bez broni tak lecieć. Na E z nim poszło. No i dobra, tutaj spróbujemy w tym trybie. Jest tu też kilka map. Można też w tym normalnym trybie, czekaj. To był ten. Score. Ale weźmiemy Zen, żeby pokazać tą mechanikę. Sporo tu jest map. Nie będę brał tych wszystkich map. Wezmę może, nie wiem.
O, to może być ciekawe. Gościu chciał mi zabrać broń. A to jest karabin maszynowy, więc będzie niezła jazda. No i teraz strzelba. Wow. Tą strzelbą to... Tu się na... Takie obrażenia dostaje, że to jest najlepsza broń w grze. Co jest? O! No i jeb. A, no i co? Wow. Dobra, tutaj 20 zrobiliśmy, więc weźmiemy inną mapę. Klatka schodowa. Trochę jak w GTA. No i gdzie jest typek? Dobra, weźmiemy jeszcze most i chyba na tym skończymy. Wow! No to ciekawie będzie. Dostał w łeb. Jakimiś mustangami jeżdżą. Nie wiem. Kurde, ja karabin maszynowy wyrzuciłem. Dawaj to. No i teraz jazda niezła. Kurde, typie. Dawaj mi broń. Hello?
Dobra, to chyba... Dobra, jeszcze się z nim rozprawię. Dobra, zginął. No, i to chyba byłoby na tyle. Ogólnie fajna gierka. No, ta giereczka to bazuje na Superhocie i mocno została przeportowana na Vita na innym silniku. Nie wiem, czy ten Superhot jest na tym samym silniku, bo tutaj na Vicie jest Unity. Tutaj głównie pokazałem tą mechanikę w trybie, w tym, którym nie chciałem się pozabijać, a jakbym się pozabijał kilka razy, ciągle bym ginął, no to ten film byłby cięty co pół godziny. No i trochę pozabijaliśmy, trochę zrobiliśmy przegląd kilku map. No i chyba nie mam tu nic więcej do powiedzenia, także subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie i widzimy się w następnych filmach. Cześć wszystkim.